Kraszymik, witajcie w kolejnym odcinku. Wczoraj pogrzeb Basu w Cieszyńskim Browarze, przed nami teraz wielki post, ale oczywiście to nie oznacza, że koniec z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Przed nami sporo oczywiście takich wydarzeń. Na dobry początek Brenna i przedstawienie teatralne. Po raz pierwszy właśnie taka propozycja w Przytuli w Brennej. Przedstawienie Magiczne Słowo rozpocznie się o godzinie 16:30 w piątek. Dzieci poznają Lenkę, małą kapryśną dziewczynkę, i przeżyją z nią niezapomnianą przygodę. Wstęp wolny. W piątek Książnica Cieszyńska w ramach cyklu Cymelia i Osobliwości zaprasza na spotkanie, którego tematem będzie Cieszyński Oddział Niemieckiej Placówki Naukowej działającej w mieście w czasie II wojny światowej. Spotkanie z prelegentem Wojciechem Święsem o godzinie 17:00. Weekend upłynie w Cieszynie na wesoło, a to za sprawą kabaretu Młodych Panów. Dwa dodatkowe spektakle w piątek o 17:00 i 20:00. Młodych Panów zobaczymy również w niedzielę 1 marca o godzinie 16:00 i 19:00. W piątek otwarty klub Browaru Zamkowego w Cieszynie zaprasza na koncert zespołu Siete Gumy, czyli hard rock z Ostrawy. Impreza jest biletowana, start godzina 20:00. Rozpoczął się ostatni tydzień lutego, bardzo pracowity tydzień w otwartym klubie Browaru Zamkowego Cieszyn. Za nami już teraz we wtorek pogrzeb basów, a ja zapraszam Was na weekend. W piątek koledzy z Czech hardrockowi Siete Gumy, a w sobotę również Czesi z czeskiego Cieszyna, tym razem country, druga nachoda. Zapraszamy Was wszystkich gorąco w weekend do otwartego klubu Browaru Zamkowego Cieszyn. Do zobaczenia. Zmieniamy klimat. W niedzielę 1 marca Miejskie Centrum Kultury Integrator w Skoczowie zaprasza na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowany pod hasłem Skoczów 1945-2020. O godzinie 16:00 odbędzie się tam pokaz filmu pod tytułem Ziemia Przemówiła, dokumentującego odkrycie na Opolszczyźnie śladów śląskiego Katynia. W programie również rozmowa z Grzegorzem Kaszturą i Wojciechem Kiełkowskim. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.